Jan Paweł II dużo uwagi poświęcił naszej płciowości. Człowiek stworzony na obraz i na podobieństwo Boga, mężczyzną i kobietą stworzył Pan Bóg człowieka. I wśród tych rozważań Jana Pawła II warto zwrócić uwagę na te fragmenty, które w rzeczywistości pokazują równość, a nie poddaństwo i niższość jednej płci w stosunku do drugiej. Sięgam tutaj do broszury Maria Braun-Gałkowska, Nauczanie Jana Pawła II o kobietach, ale spokojnie, będzie też o mężczyznach. Przywołane są tutaj fragmenty różnych wystąpień Jana Pawła II, między innymi z listu apostolskiego poświęconego sprawom kobiet, Mulieris Dignitatem, o godności powołaniu kobiety i między innymi takie rzeczy możemy czytać. I mężczyźni, i kobiety są stworzeni na obraz Boży. Każdy człowiek jest stworzony albo jako mężczyzna, albo jako kobieta, ale w obu wypadkach zawsze na obraz Boży. Dlatego w Piśmie Świętym znajdujemy w opisach Boga zarówno cechy w odniesieniu do ludzi uważane za męskie, jak i kobiece, właściwe i dla ojcostwa, i dla macierzyństwa. Zarówno w ludzkim macierzyństwie, jak i w ojcostwie jest podobieństwo do rodzicielstwa Boga Stworzyciela. Jeszcze raz warto przypomnieć tutaj ten obraz, fragment obrazu Rembrandta, obrazujący przypowieść o synu marnotrawnym, gdy wraca do domu, ojciec otula syna marnotrawnego, może tutaj niezbyt dokładnie widać, ale jedna dłoń jest delikatna, kobieca, druga jest masywna, mocna. No niektórzy wyśmiewali, że Rembrandt skiepścił się na starość i nie umie malować, ale to właśnie miał być ten oba pierwiastki Bożej miłości, macierzyństwo i ojcostwo pokazane. Więc wracamy. Zarówno w ludzkim macierzyństwie, jak i w ojcostwie jest podobieństwo do rodzicielstwa Boga Stworzyciela. Człowiek jest podobny do Boga również w tym, że ma rozum i wolną wolę. A także, że jak Bóg w Trójcy Świętej jest jednością trzech osób, tak i człowiek żyje zawsze w jakichś relacjach z innymi ludźmi i powinien tworzyć z nimi wspólnotę poprzez miłość. Szczególnie wyraźne jest to w małżeństwie, gdzie mężczyzna i kobieta równi sobie, wzajemnie się kochający i pomagający sobie wzajemnie, tworzyć mogą wspólnotę i współdziałać, realizując wspólne zadania postawione przed nimi przez Boga. Wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boży, wszyscy są też wezwani do zjednoczenia z Bogiem. To wezwanie jest Bożym darem, ale człowiek, będąc wolny, może ten dar odrzucić. To tak jak ten syn naprawił. Powiedział: tata, oddaj mi moją część majątku i wiedz sobie. Tak wykorzystał swoją wolność. Czytam dalej Jan Paweł II. To wezwanie jest Bożym darem, ale człowiek, będąc wolnym, może ten dar odrzucić i rzeczywiście często odrzuca przez grzech, niszczący jedność z Bogiem. Grzech pierworodny popełniony przez pierwszych rodziców, wchodząc w struktury społeczne, stał się dziedziczny. Jego skutkiem stała się nowa sytuacja człowieka. Praca łączy się z ciężkim trudem, rodzenie dzieci z bólem, a relacje między kobietami i mężczyznami zostały zakłócone. Zamiast porozumienia, miłości i współdziałania równych sobie osób, często jest walka i tendencja do podporządkowywania sobie drugiego. Panowanie jednego nad drugim jest zawsze naruszeniem równości i uniemożliwia prawdziwą wspólnotę. Odnosi się to do małżeństwa, ale także do wszystkich sytuacji społecznych, w których kobieta jest pokrzywdzona dlatego, że jest kobietą. Sytuacja taka pomniejsza nie tylko krzywdzonego, ale także tego, kto wyrządza krzywdę. Sprzeciw kobiet przeciw niej jest słuszny, chociaż nigdy nie powinien prowadzić do tego, żeby zatracały swoje cechy specyficznie kobiece. Te wszystkie jednak tragiczne skutki odrzucenia Bożego powołania bynajmniej go nie unieważniają. Bóg nadal wzywa ludzi do siebie. I kobiety, i mężczyźni powinni przezwyciężać złe dziedzictwo we wzajemnym odnoszeniu się do siebie. A wzorem jest dla nich Matka Boża,
która realizowała bliskość z Bogiem najlepiej z ludzi, zachowując cechy właściwe dla swej płci. Nowa epoka w życiu świata rozpoczęła się od przyjścia na ziemię Boga, który przyjął naturę ludzką i urodził się jako jej syn. Odkupienie umożliwiło ludziom powrót do zepsutego przez grzech planu Bożego i w Maryi jako pierwszej została na nowo odkryta godność człowieka będącego kobietą, a zarazem całe bogactwo kobiecości. Powinna o tym wiedzieć każda kobieta i zgodnie z tym odkryciem kształtować swoje życie. I mężczyźni i kobiety stworzeni są na obraz Boga.